A tu widzimy plakat do Noża w wodzie, również z jego muzyką. Ten film to dzieło Romana Polańskiego, słynnego polskiego reżysera. Nasz gość stworzył również muzykę do wielu innych polskich filmów, które budzą wielkie zainteresowanie na międzynarodowych festiwalach. Krzysztof Komeda. Krzysztof Komeda, właściwie Krzysztof Trzciński, to kompozytor jazzowy, pianista i lekarz. Urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu. Zmarł 23 kwietnia 1969 roku w Warszawie. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 7 lat. W 1950 podczas pobytu w Krakowie po raz pierwszy wziął udział w jam session. Studiował w Akademii Medycznej w Poznaniu. Już jako student medycyny nawiązał współpracę z Dixieland Band Jerzego Grzewińskiego. W latach 1952-54 grał z zespołem Melomani. Po ukończeniu studiów w 1955 roku podjął pracę w klinice laryngologicznej w Poznaniu. Tu po raz pierwszy użył pseudonimu Komeda, gdyż chciał ukryć swoją fascynację jazzem przed współpracownikami. W 1956 założył sekstet Komedy, z którym zadebiutował podczas otwarcia oddziału telewizji w Poznaniu. Pierwszy znaczący sukces grupa grająca w składzie Komeda, Jerzy Milian, Stanisław Pludra, Józef Stolarz, Jan Wróblewski i Jan Zylber odniosła na pierwszym festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie w 1956. Zespół otrzymał srebrny medal na 6. Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży w Moskwie. Od tego roku rozpoczęła się również długoletnia współpraca Komedy z Romanem Polańskim. W 1958 roku pianista przeniósł się do Krakowa. Został członkiem zespołu Jazz Believers i w tym samym roku wystąpił na pierwszym festiwalu Jazz Jamboree. Brał udział w jego kolejnych edycjach do 1967 roku. Założył też własne trio z często zmieniającym się składem. Grali w nim Jan Byrczek, Roman Dylong, Adam Skorupka, Tadeusz Federowski, Adam Jędrzejowski, Andrzej Fac, Zieliński, Zylber oraz Rune Carlson. Prowadził jednocześnie kwintet Komeda, Czesław Bartkowski, Tomasz Stańko, Maciej Suzin lub Janusz Kozłowski i Michał Urbanik oraz kwartet Komeda, Carlson, Stańko i Dylong. W 1961 jako pianista i kompozytor współpracował z warszawskim kabaretem Tingle Tangle. W 1962 krakowski Jazz Club przyznał mu Złotego Helikona, a w ankiecie czytelników miesięcznika Jazz zdobył tytuł Jazzmana Roku. Koncertował w kraju oraz za granicą, m.in. w Szwajcarii, NRD, RFN, Czechosłowacji i Jugosławii. W 1960 roku wyjechał po raz pierwszy do Skandynawii i później powracał tam co roku. Dokonał wielu nagrań radiowych i fonograficznych. W 1965 wziął udział w prestiżowym projekcie niemieckiego promotora i krytyka Joachima Bernetta. W styczniu 1968 roku Krzysztof Komeda wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował nad muzyką do filmów Rosemary Baby i The Riot. W grudniu tego roku uległ w Los Angeles ciężkiemu wypadkowi. Do kraju przewieziono go 18 kwietnia 1969 roku. Komeda! Obecny. Ty. No. Powiedz mi, jakie są trzy cnoty ewangeliczne? To już koniec.